was nagrywa. Dawno ci nie było, Rafał, dlatego. Siema. Nizioł. Mam takie w sumie pytanie, ale nie wiem, czy warto je zadawać. Już się boję, no. Jesteś w stanie zliczyć, ile razy w życiu grałeś z Krobrym? Nie. Za dużo? No, dwucyfrowa liczba na pewno. Ale takie krótkie podsumowanie to raczej na plus czy na minus? No, raczej u siebie na plus. Na wyjazdach różnie bywało. No, tutaj też nie przegraliśmy w sumie. Tak, no, tutaj też nie sens. Dzisiaj z taką szpicą. Tobi już mówi, że jest spokojny o punkty. Gramy na pewno. Nie szpica, podwieszony. Taka dycha to podwieszony defensywny pomocnik. To śmierć. Dobrze, że jest telewizja, bo... Trzeba było wykombinować jakiegoś jokera stali, wyjąć, jak Krobry bramek nie traci. Zdrowia Michniewicz ogląda, bo takie dychy. Patrzcie, co się stało. Nie wziął do mnie asysta dzisiaj. Ale jak tak nie będzie, to usunę. No nie, no jasne. Ale to weź kilka wersji. Teraz poszło, że bramka, nie wziął asysta. To Nizioł nie będzie miał asysty, a bramki. Czyżu wie, co robi, jak to nie strzeli bramki. To też możesz puścić. No. Tobi dzisiaj... Sami zobaczycie. Czyżu, ale Tobi dzisiaj na zero z tyłu, czy nie? No tak, na zero. No, miał jakiś mecz kiedyś na zero? Ale ciekawe... Tobi, ciekawe, jakby były kursy. Co prędzej? Czyżu na zero z przodu, czy ty na zero z tyłu? No, gdzie by był mniejszy? To jest pewnie. Co tak samotnie, Rafka? Co tak samotnie? Nie no, tak sobie musiałem przejść kawałek dalej, wiesz? No i jak ocenisz? Początek fajnie, no już... Coraz bardziej doświadczone boisko. Leciami, nie wiem, czy to też pogodą, ale... Czyli robi się... Fragmentami, no już takie suche, ale... Robi się tak jak zawsze. Ale w sumie też, wiesz, nie ma co się dziwić. My cały czas gramy u siebie. No, z drugiej strony pewnie. Teraz będzie przerwa, zaś u siebie będzie następny, nie? Tak. Odra ma 5 meczów bez zwycięstwa w Fortuna pierwszej lidze. Jak tutaj podejść do tego meczu, żeby ta seria Odry nie została przerwana? Każda seria się kończy, każda się zaczyna. My musimy zagrać swoją piłkę. Tak? I tu nie chodzi o to, jak będzie grał się Chrobry, tylko jak będzie grał się Odra. Zaufaj sobie na boisku. Bądźcie odważni, bądźcie cierpliwi, bądźcie agresywni. Bądźcie blisko nich, niech oni cierpią. Zabierzcie im piłkę, niech oni cierpią. A jak jest strata, to od razu nie jest losu. Wypełniajcie marzenia, grajcie o zwycięstwo. Tylko i wyłącznie o zwycięstwo. Nic nas nie interesuje. Pierwszy dostęp. Skoncentracja na detalach. O tym, o czym rozmawiamy od kilku dni. Na tym się koncentrujemy. Cały czas! Mirku, ostatnio był debiut w kulisach, dzisiaj przychodzę po pierwszoplanową rolę. Proszę. Udało się coś złapać fajnego? Oczywiście, jak zawsze. Mamy bramkę? Bramki nie mamy, ale strzelców mamy, mamy radość. Ewidentnie Rafał w ten sposób nie celebrował nigdy. Nie, nigdy. Tak, zazwyczaj ze stoickim spokojem, tak jak dzisiaj uderzał, a tutaj ewidentnie... Ale nie szło, może trzeba coś zmienić. Tak jest. Trzeba trzecią wcisnąć, bo niebezpiecznie przy takim wyniku zawsze. Jak mawiał trener Michniewicz, 2-0, najbardziej niebezpieczny wynik. Widziałeś, jaki wynik wytypowałem na stronie oficjalnej? Nie, nie patrzyłem. Wytypowałem 3-0, w tym strzelec Niziołek, więc myślę, że jeszcze... Nie pamiętam pozostałych strzelców, ale, ale może coś wygram. Na razie nie najlepiej, co? No,
was lepiej. No u nas tak, ale mówię w waszym kontekście, nawet za bardzo sytuacji nie macie, nie? To jest najgorsze, że... Posypało się trochę po tej drugiej bramce. No. Tam rzeczywiście... Próby szanse były. No, teraz jest tak, że jak albo wciśniemy trzecią, albo może się wszystko wydarzyć, nie? Jeszcze wierzymy. Wierzycie jeszcze. Powodzenia. 68 minuta spotkania. Trzecia bramka dla niebiesko-czerwonych. Po raz drugi dzisiaj, tym razem z rzutu karnego. Bramkę zdobył zawodnik z numerem 5. Rafał Niziołek, kontra Chrobry, 3-0. Chyba się dobrze zdacie za bramę, co? Teraz właśnie, się potwierdza. Właśnie się za dobrze znamy, co? Ale wystarczyło, wystarczyło. Była walka. W życiu takich nie miałem rozmowy. Była walka. Rybka, dzisiaj trochę okazji miałeś, co? No, no tak. Ale najważniejsze, że... Ważne 3 punkty. Nieważne kto. Dokładnie. Brawo, brawo, w końcu idziemy! Kto wygrał?